Cześć, witajcie z tej strony Dendrog, witam was w takiej może troszeczkę nietypowym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję wam gierkę Cattle and Crops. Zapewne się wszyscy zastanawiacie, co to jest za gra. Ja myślę, że niektórzy po tle już się domyślają, co to będzie za gra. Także przejdźmy sobie od razu niżej, będzie co ta gra nam daje. Także macie tutaj, jak widzicie, troszeczkę opisów. Ja wam przeczytam na razie, ja myślę, że wy się domyślicie, co to będzie. W ogóle to będzie bardzo realistycznie więcej gra. Będziecie mieli tak jakby, czym lepsza gleba, tym lepsze plony i tak dalej. Będziecie mieli jakiś tam multiplayer, będzie tutaj z tego co widać, będą marki maszyn. Jak widzicie, stworzone z pasją, zaawansowany system pogody będzie jakiś. Także ciekawe jak to będzie. Co, mamy pracowników oczywiście tutaj też. I chyba tyle tutaj z tego co widzę. Zbytnie co nie ma tutaj zbytnie nic nie pokazywać. Także kolejny obrazek bardzo fajny mamy. Ładne widoki. Powiem wam, że te krzaczki troszeczkę mi przypominają, tak jak na niektórych mapach są używane. Farming Simulator 15. I tutaj mamy na początek kilka zdjęć. Przejdźmy sobie od najstarszych zdjęć. No jak widzicie, tutaj mamy dosyć fajne obrazki. Fajna trawa ładna, choć myślę, że jeszcze mogliby to dopracować. Ale na pewno jest ładna pogoda, zobaczcie jak to ładnie. Słońce nam świeci. Przejdźmy dalej. Tutaj jak widzicie, już widać kukurydzę. Jakiś tam klas nawet widać w tle, kosi. Choć mam nadzieję, że teksturki jeszcze poprawią znacznie. Ale jak widzicie, to niebo. Wyglądamy coś mega. Tak samo zobaczcie tutaj. Taka powiedzmy troszeczkę już mgła jest. Jakby tak, nie wiem jak to nazwać. Ładna tekstura kukurydzy. Nie ma co się na razie czepiać. Gra ma wyjść w tym roku. I tu zobaczcie, tak jak pisało, zaawansowany system pogody. No powiedzcie, czy to nie coś pięknego, zobaczcie jak zostaje ta woda na polach. Ci co grali w GTA 5 to wiedzą, mniej więcej jaj, tam jak pada deszcz, jak to jest na drogach i tak dalej. Zobaczcie, coś ładnego. Tam mamy w ogóle kukurydzę w wodzie całkowicie. Tutaj jakaś mgła czy coś, deszcz, fajnie pada wszystko. No i tutaj mamy jakiś pierwszy trailer, także obejrzyjmy sobie go w spokoju. Pisało, że niby realistycznie będzie koszone wszystko i tak dalej. Zobaczymy, co on tutaj pokażą twórcy gry. Jest, pierwszy traktor. Więc jak widzicie, tutaj troszeczkę efekty są dodawane nieraz mocno. Ale nie wiem, czy to była jakaś symulacja, ogromny kawałek pokazany, czy słowo tak ścinało w tamtym momencie. No, tutaj już dużo ładniejsza była trawa. No i jedzie klas. Bardzo ładne dźwięki ma, powiem wam, ten klas. Przed chwilą mogliście wsłuchać się. No, ładny też Dodge jest. Jak widzieliście, nawet animacja była. Pracownik poruszał ręką i tak dalej, wszystko było. To jeszcze zaprezentowane, jak jest alfa. Mam nawet dopiskę. To było kilka miesięcy temu. A jak sobie patrzyłem na YouTubie. Także do tej pory myślę, że już się dużo zmieniło. I tam jeszcze mogliście pod koniec obserwować, czekajcie, aż wam cofnę. Jak tutaj traktor kukurydzy zaraz ugnie, zobaczcie. Wiecie jak to ładnie wygląda? No dosyć fajnie. Także zamykamy ten filmik. I sobie zobaczymy, co tu będzie dalej. Dobra, kolejny ciągnik jest pokazany. Powiem wam, że nawet ładnie jest na razie wymodelowany, jak na alfę. Widać od razu marka jest, wszystko w miarę jakieś tam przewody porobione, jakaś belka z przodu. No dosyć ładnie prezentuje się, jak na alfę.
Dudek już gdzieś jedzie. O, i tutaj, a dobra, tutaj już nie jest obrazek. Tutaj mamy tego Deutscha. Jak wiecie, mamy komputer pokładowy, wszystko. Wszystko powymodelowane tutaj jakieś. No, jakaś tutaj trawa jest spora dosyć. Fajnie to się prezentuje, szczególnie te drzewa w tle. Tutaj mamy w nocy też ładne światła. Podświetlenie, w środku wszystko jest. Radyjko nawet jest. I mamy nawet gwiazdy na niebie. O, dobra, to jest to. Tutaj mamy taką kamerę 360 stopni. Możemy się porozglądać dookoła ile chcemy. Jak to się prezentuje, też ciekawe jest. Od niedawna jest taka funkcja na YouTubie, że można film oglądać 360 stopni. Dla tych, co nie wiedzieli. Słoneczko. Co, tutaj nie ma zbytnio co pokazywać. Ale efekty naprawdę są ładne. Jak widzicie. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Bo to już co to? A, to już godzina pogoda, jak widać. Przejdźmy sobie jeszcze dalej. No i mamy kolejny trailer. No, tutaj już widzimy troszeczkę więcej. Również bardzo ładne dźwięki. No i też fajna farma, z tego co na razie widzimy kawałeczek. Fajnie chodzi bardzo zawieszenia. Zobaczcie. O, teraz to naprawdę dźwięk. Fajny przy zwalnianiu. Ogód włączony zaraz. Też według mnie bardzo fajny. Bo kiedyś tylko takie były na modach. I właściwie nadal są na modach. Farmingu 15. Kierunkowskaz. Ładnie, wszystko się rusza, awaryjne. Bardzo fajna deska. Deska rozdzielcza. Krowy muczą. Dobra, teraz animacja zamykania. Też fajny dźwięk. Dobra, jest obora. Tam już widzimy jakieś zwierzę. Też fajnie zmodelowano, mamy różne rzeczy. Jakie dźwięki fajne kota. Szkoda, że nie było kamery pokazanej na kota na chwilę. No krowy tylko tyle co tutaj widzimy po bokach. No i teraz mam pokazaną pogodę. Zobaczcie te efekty. Z mojej strony bardzo wielki plus za tą pogodę, oświetlenie całe. No i będzie koniec już. Także sobie przejdźmy jeszcze dalej. Dobra, to widzieliśmy. Także zobaczmy krowy. Jak to się prezentuje? Tutaj mamy wszystkie informacje od nich. Nie wiem co to jest, ile żyła chyba? Tak mi się wydaje. Tutaj waga, to nie wiem, stan zdrowia, tutaj mamy płeć, a tutaj czy będzie tego miała sielaki czy nie. Co tu jeszcze jest? Jak wiecie, mamy informacje różnego typu. Tutaj tak samo, kolejne. No, powiem wam, że bardzo ciekawe, w każdej krowie możemy mieć informacje. Tutaj mamy chyba swoich pracowników, tak, ocena ich, czy są zadowoleni, czy nie. Nie wiem, ich chyba wiek to tak samo jest, tak mi się wydaje. No, tutaj mamy kolejne jakieś informacje, jakieś zaplanowane. To nie wiem, czy to jest jakieś zamazane. Mamy kawałek.
Możemy trenować go? Ale nie wiem na co. Tutaj mamy chyba funkcję, co oni teraz robią, jak widzicie. I nie wiem, czy to jest ich utrzymanie, albo po prostu ile oni nam pieniędzy przynoszą zysków, nie mam pojęcia. Tu jak widzicie mamy więcej zakładek na górze. No i mamy chyba ostatni trailer. Także tutaj troszeczkę będzie o tworzeniu modów. No jak widzicie, już nie będzie trzeba się bawić w pliczkach. Wszystko możemy zrobić w jednym programiku tutaj. Funkcje poprzypisywać i tak dalej. Tutaj mamy chyba wszystkie animacje. Tak mi się wydaje. Jak widzicie, na to mam pokazane, jak to będzie działać. Dość ciekawe tutaj wygląda nasze menu, jak widzicie. Też dość takie nietypowe na środku. Ale bardzo ładne, mi się podoba. No i wybieramy mapy. Tu widzicie, jakieś tam były przykładowe chyba. Trzecia osoba, też będzie ciekawie pograć. Ciekawe, czy będzie opcja zmienia strojów jakoś, czy coś. Skoro jak widzicie, nawet mamy animację do wszystkiego. Teraz kierownica. Odpalić ciągnik. I można jechać. Co, także to by było na tyle. Jak wam się filmik podobał, to zachęcam do komentowania, subskrybowania, polubienia oczywiście, bo to mnie bardzo zmotywuje. No i co, myślę, że sobie zagramy w tą gierkę, jak już będzie tylko taka opcja. Tutaj jeszcze możemy się zapisać na takich jakby ich wiadomości, które będziemy dostawali na pocztę. Regularnie pewnie coś tam będzie jakieś. Także co, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!